Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Jestem dość niewyspana, dlatego że całe święta spędziłam na tworzeniu, tworzeniu, tworzeniu i całą noc nie spałam, bo tworzyłam, tworzyłam, tworzyłam i bardzo się cieszyłam. Jest 9:40 po nieprzespanej nocy spędzonej na intensywnej pracy, ale jest potrzeba, żeby odpowiedzieć, więc odpowiadam. Pyta się mnie osoba, która nie umie wybaczyć swojemu ojcu. Nie umie mu wybaczyć do tego stopnia, że mimo, że z nim nie mieszka, widzi go naprawdę rzadko, to nie jest w stanie na jego deklarację, że on ją kocha, odpowiedzieć tym samym. Mówię jej więc: masz w sobie żal, masz w sobie regressive aggressive, która każe ci patrzeć w przeszłość, kierować się żalem, zadawnionym roszczeniem i jakimś gniewem, jakąś żółcią. Mówię jej, że nie akceptuję rzeczywistości. W życiu nikogo z was nie będzie dobrze, jeśli nie zaakceptujecie rzeczywistości. Mówię jej więc: nie akceptujesz tego, że on jest ochlejem. Że ochlej jest ochlejem i myśli jak ochlej. Chwilę później już sprowadziłam przykład bardziej do absurdu, mówiąc: nie akceptujesz tego, że Jadzia, piesek, tarza się w kupach. To jest piesek. Alkoholik to alkoholik. Jest to człowiek, który ma ograniczony potencjał emocjonalny i kognitywny. Jest jakiś jeden włos, mi przeszkadza. Dlatego jest alkoholikiem. Gdyby lepiej sobie radził z tym, co jest w nim, to by nie musiał być alkoholikiem. Jest jaki jest. Kochasz go? Mówisz, że kochasz. Mi mówisz, że go kochasz, ale jemu tego nie powiesz. Mówisz, że kochasz i podajesz całe mnóstwo powodów, dla których nie chcesz mu tego powiedzieć. Niektóre naprawdę sięgają w bardzo odległą przeszłość. The past is over. Przeszłości już nie ma. I nigdy już jej nie będzie. Nie żyjesz w relacji, w teraźniejszości z tym człowiekiem, ponieważ masz regresywne roszczenia. Ja nie mówię, że one nie są uzasadnione, tylko że to nic nie zmienia. Zaakceptuj rzeczywistość. Twoje chcenie nie ma znaczenia dla rzeczywistości. Nic nie zmienia. I ile rzeczy do mnie nie napiszesz o tym, że powinno być inaczej i ty czegoś oczekujesz i tak dalej, to w ogóle nie zaklniesz ten sposób rzeczywistości. Pierwsza podstawowa zasada. Przyjmij do wiadomości fakty. Ten człowiek jest, jaki jest. Każdy człowiek jest, jaki jest. W dodatku jeszcze przyjmij do wiadomości fakt taki, że Ania Lachowska jest, jaka jest i nie zrobi nic, żeby rzeczywistość zmienić. Jeszcze ci będzie uparcie odpowiadała, że rzeczywistości zmienić się nie da. Chyba że to zaakceptujesz, to wtedy dopiero możesz zacząć ją stanowić. Ale to jest wyższy level. No i pyta się mnie ta osoba. Przeczytam to. Jeśli krzywda jest prawdziwa, to powinnam oczekiwać na przepraszam, czy nie? Co byś mi zrobiła, jakbym cię nazwała urwą szmatą i że twoja matka to Iwka? Teraz
możecie, daję wam teraz parę sekund, paręnaście, parędziesiąt na wyobrażenie sobie, co ja bym zrobiła, gdyby ktoś mi tak powiedział, ponieważ wyobrażeń na mój temat jest dużo dziwnych. Dlatego też zakładam drugi kanał. Jestem już w trakcie tworzenia go i to właśnie przez niego tak nie spałam. I teraz tam te bardziej takie hardkorowe filmy, które wstrząsają mózgami, będą tam. A tu już nie. No dobrze, to już sobie wyobraziliście, co bym powiedziała? Milion projekcji jest, co bym zrobiła? Otóż co odpowiadam? Popukałabym się w czoło i zapytałabym, czy masz załamanie nerwowe. Pyta się mnie więc i nie czekałabyś na przepraszam, na co ja odpowiadam, to twój problem, czy przeprosisz. Nie, nigdy nie czekam na żadne przepraszam. Mam ciekawsze zajęcia. Co to oznacza? Boże, naprawdę jestem umurzona po tej niespanej nocy. Tak, jeśli człowiek mi wyskakuje z czymś takim, lub z jakąkolwiek agresją, lub z jakimkolwiek, jakąś mentalną, emocjonalną wymiociną, to jest dla mnie jasne, że ten człowiek ma jakiś problem ze sobą. Jest słabszy niż wymaga od niego tego rzeczywistość. Jest głupszy niż ustawa przewiduje. Nie radzi sobie. To jest jedna kwestia. Druga, czy ktoś, kto mnie wyzywa i moją mamę, nieżyjącą zresztą, to jest ktoś, kto stanowi moją rzeczywistość? Nie, to jest ktoś, kto w ogóle nie potrafi stanowić rzeczywistości. W związku z tym, to, co on o mnie mówi, to jest rzeczywistość, którą on sobie ustanowił w głowie. Lub próbuje ustanowić, starając się zepsuć mi humor. Jeśli ktoś ma mnie zablać, i to jeszcze genetycznie obciążoną byciem bladzią, to co ja mam do tego? Co ja mam do tego? W ogóle, czy to jest moja sprawa? To jest urojenie człowieka, któremu się kompletnie wszystko pomyliło, nie odnosi się do rzeczywistości. Co mnie to obchodzi? Dlaczego miałoby mnie to ruszać? Dobrze, jeśli jest to bliska osoba, to jedyne, co ja mogę poczuć, to się zmartwić o tę osobę. Boże, co ci się stało z głową? Co cię boli tak, żeby w ogóle próbować mnie pogryźć w ten sposób? Jak ja ci mogę pomóc? Pokaż mi, co cię boli, a ja wymyślę, jak ci pomogę, bo ty nie umiesz stwierdzić, jak ci pomóc. Jeśli wymyślasz w ogóle takie rzeczy, to jesteś w stanie katastrofalnym. Nie mogę się złościć na kogoś, kto jest w stanie katastrofalnym. Mogę go ewentualnie mentalnie na ogarnięcie sprowadzić do poziomu: dzieciaku, nie podskakuj. Dzieciaku, gryziesz rękę wyciągniętą do ciebie, zaraz cię ta ręka tak trzaśnie, że siądziesz na podłodze. Tak więc przypominam, żebyś uważał. Potrafię na kogoś nakrzyczeć, potrafię nakrzyczeć na swoich klientów, to jest prawda. Potrafię nakrzyczeć na swoich klientów, kiedy nagle zaczyna im się wydawać, że mogą swoim dziecięcym, psychicznym rozwaleniem manipulować mną emocjonalnie i wymuszać na mnie spełnianie swoich chorych DDA potrzeb. Tak, potrafię wtedy się wydrzeć. Gówniarzu, gówniarzu, nie pozwalaj sobie. Nie pozwalaj sobie, bo jak sobie będziesz pozwalał, to ja nie będę z tobą pracować. W tym jest rzecz. Nie, mi to ubliża. Nie, ty mnie obrażasz, mnie to boli. Nie, tylko gówniarzu. Pokazujesz się w sposób, który świadczy o tym, że nie warto z tobą pracować. Bo będzie to para, która idzie w gwizdek, a ja nie będę się męczyła z kimś, kto nie chce sobie pomóc, tylko chce wziąć mnie pod but. To jest największa różnica na świecie. Czy ja traktuję
to, co człowiek do mnie mówi o mnie jako coś, co mnie w ogóle dotyczy. Czy tylko jako coś, co dotyczy jego. Dlatego potrafię skrzyczeć człowieka, nie będąc w ogóle zdenerwowaną. Ja potrafię wyprowadzić człowieka z siedziby fundacji, nie będąc zdenerwowaną i jeszcze się na niego nadrzeć. Dlaczego? Dlatego, że są zasady i hierarchie. Jeśli ktoś ich nie przestrzega, to należy z nim postąpić w określony sposób, ale to nie znaczy, że mnie osobiście to dotyka, bo by mnie to spaliło. Dlatego jeśli jesteś osobą, która mi nabluzga, to jesteś osobą, która znika z mojego życia nie dlatego, że mnie obciążasz, ale dlatego, że jesteś bezwartościowy w moich oczach. A to największa różnica na świecie. Swoim zachowaniem wyceniasz siebie w moich oczach, a nie wpływasz na moje samopoczucie. Dlatego nie oczekuję przeprosin. Dlatego przeprosiny są problemem człowieka, który mnie obraził. Bo są ludzie, którzy źle znoszą to, że wylecieli z mojego życia. Dostałam teraz bardzo dziwne życzenia świąteczne od chłopaka, z którym się spotykałam przez chwilę, mając 19 lat, a mając 20 chyba 4 czy 5, zerwałam z nim znajomość oficjalnie w grupie, gdzie cała grupa zrywa z nim znajomość. I on mnie odnajduje na Facebooku po w ogóle 100 latach i mi wyskakuje z życzeniami. Dlaczego? Dlatego, że on ma jakąś sprawę do załatwienia. Z tym, że ja mu kiedyś coś tam powiedziałam, oceniłam go, on coś zrobił. To jest regressive. To jest siedzenie w przeszłości. Wyrzucam ludzi ze swojego życia, ponieważ reprezentują sobą wartość marną. No. Staram się nie jeść najgorszych rzeczy, które są w sklepie. Staram się generalnie nie korzystać w życiu z tego, co jest najgorsze, tylko raczej z tego, co jest lepsze. Tak samo jest z ludźmi. No, nie chcę ludzi byle jakich, beznadziejnych. Tak? Ale to nie znaczy, że to, że ty jesteś beznadziejny, mnie w jakikolwiek sposób dotyka. No dlaczego miałoby mnie to dotykać? Przecież to ty jesteś beznadziejny, a nie ja. To ty mnie wyzywasz. Tak? Więc nie oczekiwałabym przeprosin. Bo za co? Za to, że jesteś beznadziejną osobą, która w ogóle nie potrafi wejść w normalną relację i się zachować? Dlaczego ja mam za to być przeproszony? Ty siebie przeproś za to, co z siebie robisz i za to, kim jesteś. No i tak samo jest z tym twoim ojcem, któremu nie umiesz wybaczyć, tak? Bo nie mówimy o tobie, dlatego że ty mnie tak naprawdę nie zwyzywałaś. Tylko się pytasz, jakbym się zachowała. To on jest marnym człowiekiem. Gdzieś na poziomie jadzi. A ty wyceniasz siebie w ogóle w oparciu o to, czy on cię przeprosi, czy nie. Ty oczekujesz od niego przeprosin. To znaczy, że one są dla ciebie ważne. To znaczy, że ty swoje emocje, w ogóle swoją jakąś notyfikację emocjonalną uzależniasz od tego, czy jakiś beju cię przeprosi, czy nie. Nieważne, że bej jest twoim ojcem. To jest bej. Zaakceptuj to. Daj prawo bejowi do bycia bejem. Jeśli ktoś cię wyzywa, odwracasz się na pięcie i odchodzisz. Jeśli wiesz, że kocha cię w swój pokraczny, beznadziejny i ułomny sposób, to bierz to, co jest tą miłością, to, co jest beznadziejne, po prostu olewaj.
Wiesz, ja na przykład kocham moje koty, ale jak mi łażą tutaj, jak się położę, albo mi wbijają pazury, to kot leci po prostu z wyra już. A twoja postawa to jest postawa, jak ja bym oczekiwała od kota, że on mnie uszanuje i przestanie mi wbijać pazury i chodzić mi po klacie. Bo to jest szacunek kota ulicy. No kurczę, kto ma wyższy poziom świadomości? No kto tutaj decyduje o czymś? No ja, a nie kot. I ja, a nie Beju. Beju zaczyna bejować, Beju won. Beju się nadaje do relacji? Proszę cię, Beju. Jeśli akurat jesteś moim ojcem i jesteś dla mnie jakoś ważny, bo jak jesteś jakimś w ogóle przypadkowym bejem, no to w ogóle nie wiem, po co miałabym z tobą się zadawać. No ale ja akurat nie widziałam za bardzo też do końca powodu, żeby się zadawać z moim ojcem w ostatnim okresie naszej znajomości. W każdym razie, jeśli ktoś jest dla ciebie ważny jakoś, a mimo wszystko ma ułomności, których nie możesz znieść, no to bierzesz to, co on ci jest w stanie dać dobrego, a to, czym próbuje cię jakoś ubrudzić, sponiewierać, zmęczyć, po prostu nie bierzesz. Dlaczego? Dlatego, że jesteś dorosły. Dlatego, że to ty decydujesz o tym, jaka jest twoja rzeczywistość. Czyli po pierwsze, akceptujesz to, jaka jest rzeczywistość innych. Bierzesz pod uwagę stan wyjściowy świata i decydujesz, co ma do ciebie wstęp, a co nie ma. Proste. I nie czekasz na sprawiedliwość, bo sprawiedliwość nie jest w żaden sposób czymś obowiązującym na tym świecie. Jest dziecinną wiarą w sprawiedliwy świat, właśnie, jak ja to nazywam. To jest wytwór fantazy. To jest wytwór kultury, który stworzyliśmy po to, żeby się nie pozabijać. Ale to jest wytwór kultury, który stworzyliśmy po to, żeby się nie pozabijać. To jest umowa społeczna. Dlaczego ty tego oczekujesz wszędzie? To tak jakbyś oczekiwała wszędzie darmowych lodów, no. Które, tak, są pewnym standardem na przyjęciach. Na przyjęciach, a nie cały czas. Nie czekam na przepraszam, bo mam ciekawsze zajęcia w życiu. Czekanie na przepraszam. A znam, też miałam. To jest. To jest bottomless celebrity scars, oczywiście. To jest. To jest robienie z siebie ofiary, pielęgnowanie żalu. Bo ja czekam. Ja oczekuję, mi się należą przeprosiny, ja zasłużyłam na przeprosiny. Ja jestem ofiarą, a więc mam prawo być bierno-agresywna. A więc nie muszę nic, bo jestem zajęta cierpieniem i oczekiwaniem na przeprosiny. Ty zajmij się czymś, zajmij się sobą. Zajmij się tym, co jest ważne, a nie zajmuj się tworzeniem roszczeń do ludzi, którzy nigdy ci się nie wypłacą. Nie, nie wypłacą ci się. Nie wypłacą. Przeszłość minęła. I albo człowiek, o którym myślisz, może dziś ci się jakoś wypłacić. W jakimś tam sensie, dając ci to, co od niego przyjmiesz dobrego, i nie robić sobie długów, bo nie przyjmiesz tego, co jest niedobre. Albo możesz w ogóle uciąć sprawę rozliczeń, po prostu zakończyć tę znajomość zupełnie, ale jeśli nie jesteś w stanie i nie chcesz, no to daj człowiekowi prawo być tym, kim jest.
Jeśli jest ochlejem, bejem, który nie radzi sobie z emocjami, a ty się decydujesz utrzymywać z nim dalej relacje, bo to twój ojciec, to wiesz, bądź tak miła i uszanuj to, kto to jest. Bo uszanowanie tego, kim ty jesteś, to oczekujesz, ale uszanować tego, że ktoś jest po prostu tylko bejem, który sobie ze sobą nie radzi, to już nie łaska. I to jest problem. Chcesz o sobie myśleć jako o sobie dobrej, a o nim jako o złej. Ty bierzesz krzywdę, jemu zostawiasz winę, masz wielką krzywdę. No ja robię napisy do Saturnaliów, no polecam ten film jeszcze raz wszystkim, którzy teraz czują, że mówię do nich, bo o tym on jest. Ty jesteś skrzywdzona, czekasz na przepraszam, a on jest winny i to są role, to w ogóle to nie są relacje między ludźmi, to są jakieś role w przedstawieniu dotyczącym nieustającej, nieskończonej celebracji blizn i ran. Fajnie jest być ofiarą, czujesz się szlachetnie, za nic, za nic. Za to, że on jest katem. Bądź ponad to. Wybacz mu marność. I druga sprawa, wiecie, straszna już naprawdę. Nie straszna, śmieszna, tak naprawdę w ogóle mnie to nie przeraża, ale bardzo mnie to śmieszy. Uczę ja. Osoba, która nie ma Boga w sercu, słowami honorowego członka kościoła satanistycznego, uczę katolików i chrześcijan wybaczenia i miłości. To jest dobry paradoks. Tak uczę słowami Mansona w tym filmie i w paru innych o tym. O bottomless celebrity scars. Czemu my uczymy was o waszych wartościach? Czemu tłumaczę zdeklarowanym katolikom, zdeklarowanym chrześcijanom, czym jest miłość bliźniego, czym jest wybaczenie, czym jest akceptacja rzeczywistości? Dlaczego robicie z siebie sąd ostateczny? Robicie z siebie bogów? Podczas gdy my, sataniści, mamy tyle pokory, by umieć drugiemu wybaczyć jego niedoskonałość. Dziękuję. Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Fundacja Przemocni tym się różni od większości innych fundacji, że wspiera osoby wysoko funkcjonujące w czasowym kryzysie. Dlaczego? Dlatego, że jest to najbardziej sensowna inwestycja społeczna, jaka może być. Jeśli pomagasz osobom, które zazwyczaj funkcjonują w naszym społeczeństwie dobrze lub bardzo dobrze, są dobrymi osobami nieroszczeniowymi, osobami, które jeszcze w dodatku pomagają innym lub dobrze wychowują dzieci, to jest to inwestycja, która opłaca się naszemu społeczeństwu najbardziej. Dlatego, że pomagamy tylko przez chwilę i ktoś stoi na własnych nogach, czyni nasze społeczeństwo lepiej funkcjonującym. Tego właśnie dotyczy ta zbiórka. Takiej rodziny. Zbiórka też jest pomyślana w sposób, który bardzo się opłaca. Jest załatwieniem dwóch pieczeń na jednym ogniu. Biorąc udział w tej zbiórce, kupujesz bon do sklepu charytatywnego naszej fundacji. Dzięki czemu zdobywasz prezent dla siebie lub dla kogoś, kogo chcesz obdarować i równocześnie wspierasz beneficjenta organizacji pozarządowej. Beneficjenta, który, kiedy z tego skorzysta, pomoże następnym. Dziękuję bardzo.